Dzień dobry Państwu, witam ponownie po krótkiej przerwie. To jest oczywiście program Polska na Dzień Dobry. Już teraz nasz kolejny gość prosto z Ukrainy, Witold Nefelicz, korespondent Telewizji Republika. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, Witku. Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich naszych telewizorów również. Halo. Witku, właśnie, to najpierw krótka informacja, gdzie jesteś, gdzie się znajdujesz? No ja długo tutaj jechałem, jestem w okolicach Chersonia, między Mikołajewem a Chersoniem praktycznie. No udaje się w miejsce, gdzie coś na tym froncie, który przyjął jednak taką fazę pozycyjną, gdzie coś się jednak dzieje, a dzisiaj ukraińskie dowództwo potwierdziło o obecności, tak oficjalnie potwierdziło, bo o tym wiemy już od dawna, o obecności ukraińskich żołnierzy po lewej stronie Dniepru. No to może nie otwiera nowej fazy tej wojny, ale jeżeli ukraińskie dowództwo potwierdziło, o czym donoszą Rosjanie już od kilku tygodni, to znaczy, że ta obecność wojsk ukraińskich została utrwalona na tyle, że Rosjanie zostali odrzuceni na odcinku praktycznie 20 kilometrów linii bieżącej brzegu na odległość od 4 do 8 kilometrów. I to są właściwie jedyne dobre wiadomości. No właśnie, a propos tych wiadomości, Ukraińcy proszą od pewnego czasu o tak zwaną ciszę informacyjną, co pozwoliłoby im później poinformować o jakichś większych sukcesach. Czy w związku z tymi doniesieniami jednak wyłania się taki obraz świadczący o tym, że ukraińskiej kontrofensywy jeszcze nie powinniśmy spisywać na straty? Absolutnie. No to, co się dzieje od kilku miesięcy, no zwłaszcza na tym odcinku południowym, na kierunku Tokmak, no to przykuło uwagę opinii publicznej na całym świecie. Zwłaszcza to mozolne pokonywanie tych linii obronnych. Przypominam, że Rosjanie mieli dobrych kilka miesięcy na przygotowanie solidne tych linii obrony, dlatego że preliminarz dostaw tego właściwego do takich działań uzbrojenia był tak rozłożony w czasie, że Rosjanom to dało te kilka miesięcy na przygotowanie tam i wilczych zębów tej całej linii Surowkina. Te działania zastygły na tą chwilę. No Ukraińcy nie chcą marnować życia swoich żołnierzy na zdobywanie takich redut bardzo dobrze ufortyfikowanych. No bardzo ciężka sytuacja jest pod Awdijewką. Wydawać by się mogło, że Rosjanie kosztem bardzo, ale to bardzo poważnych strat, ktoś obliczył, że na tym odcinku Rosjanie mogą ponosić straty w wysokości 1000 ludzi dziennie, rannych i zabitych. No jest to całkiem prawdopodobne, bo te nagrania wypuszczone przez Ukraińców przypominają jako żywo przedpola Awdijewki do tego, co się działo rok i kilka miesięcy temu pod Bachmutem. Czyli Rosjanom bardzo zależy na tym, aby tę miejscowość położoną na kilkanaście kilometrów od centrum Doniecka, aby wyrywać z rąk Ukraińców. No, kontrofensywa nie jest jeszcze przesądzona. Być może Ukraińcy chcą zająć te większe obszary po lewej stronie Dniepru, aby w razie ewentualnego uderzenia mocniejszego na południu odciąć Rosjanom drogę ucieczki przez Krym. No, wszystko jest możliwe. Ciszy informacyjnej, no tak właśnie dzisiaj ona się, jeżeli chodzi o ten kierunek, czyli zdobycie pozostałej części, wyzwolenie pozostałej części obwodu chersońskiego, to tak, faktycznie ta cisza się dzisiaj zakończyła. Witku, chciałabym Ciebie też zapytać o komentarze, czy to jest temat właśnie szeroko komentowany, dotyczący sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Dziś już wiemy, że czas oczekiwania na przejściu granicznym dla kierowców to jest 10 dni. Czas oczekiwania samą odprawę, już oczywiście nie wspomnę o kolejkach, zanim się dojedzie na tą odprawę celną. Właśnie jak ten temat jest komentowany na Ukrainie? No to jedne z pierwszych wiadomości, które tutaj występują w codziennych serwisach. Jest to bardzo wrażliwy temat, dlatego że jednak ta droga, te trasy tranzytowe przez Polskę zapewniają im ekspediowanie części tych wyrobów rolnych, tych produktów rolnych podlegających tej umowie tranzytowej. No poza tym ruch osobowy. No ja przekraczam te granice regularnie, praktycznie raz czy też dwa razy w miesiącu i gdybym zsumował wszystko, te wszystkie moje spostrzeżenia,
tam nabyte, no to raczej bym winę za tę sytuację rozłożył na odpowiedzialnych po obu dwóch stronach granicy. No nie jest dobrym ani dla Polski, ani dla Ukrainy przetrzymywanie ciężarówek tak długo na granicy, tak polskich jako jako też ukraińskich. No oczywiście ten kryzys tak rozpalił się z chwilą podjęcia tam działań takich demonstracyjnych. Mówię o pierwszej blokadzie granicy zorganizowanej przez polskich transportowców, ale z bardzo wydatnym udziałem pewnej partii politycznej, która wiele razy się angażowała w działania takie no jednak wzbudzające kontrowersje moim zdaniem, gdyż tutaj na Ukrainie przebywam od kilkunastu miesięcy i wiem, że ostatnią rzeczą, jaką można było robić, to blokować granice, aby te ciężarówki na zachód nie mogły przejeżdżać dalej. Witku, to jeszcze pytanie o komentarze powyborcze, ponieważ właśnie za nami minął już miesiąc od wyborów parlamentarnych w Polsce. Powoli ten krajobraz polityczny się wyłania, ten kurz zaczął opadać. Jakie są komentarze w mediach na Ukrainie? No, moim zdaniem zaskakujące. No, tutaj jeszcze Ukraińcy nie dowiedzieli się o tym, że ministrem spraw zagranicznych być może zostanie pan Radosław Sikorski. Może na tę okoliczność przypomną, co minister Sikorski mówił obrońcom Majdanu. No, ja tutaj wyraźnie widzę brak jakiejś takiej właściwej informacji dla mediów ukraińskich, dla elit tutaj ukraińskich o prawdziwej sytuacji. Widać, że ten przekaz w ukraińskich mediach no, na pewno jest podpowiadany z pewnych ośrodków medialnych w Polsce. No mnie to smuci i zastanawia. Oczywiście no, wspomina się jeszcze o tej roli prezydenta Andrzeja Dudy, który pierwszym był wzywającym do pomocy Ukrainie, gdy została napadnięty, ale jednak widać, że ta nowa władza jest tutaj bardzo naprawdę. No właśnie, to może być zaskakujące w kontekście tego, co powiedziałeś, rzeczywiście w kontekście tej pomocy dla Ukrainy, wszystkiego tego, co zrobiła Polska, no ale z drugiej strony już takie komentarze padały jeszcze przed wyborami, że Wołodymyr Zełenski no, podjął jakąś decyzję związaną z poparciem jednej z opcji politycznych i niekoniecznie było to Prawo i Sprawiedliwość. Tak, no oczywiście nie, to tutaj po miesiącu, po kilku tygodniach o tych niemądrych słów, moim zdaniem niemądrych, nieroztropnych słów prezydenta Zełenskiego, tutaj komentatorzy zwracali uwagę na jednak nie tak różnicowanie zaangażowania społeczeństwa polskiego, co do różnicowanie znajdywanie jakiegoś tam dysonansu między podstawą władz polskich, a to władze polskie, przypominam, przed ponad rokiem apelowały o przekazanie Ukrainie samolotów F-16 i pamiętamy, jak bardzo nasi zachodni sąsiedzi wtedy upominali, abyśmy nie wychodzili przez szereg. No dzisiaj te samoloty są bardzo potrzebne na froncie ukraińskim, no bo bez wsparcia powietrznego wszystkie te, tak jak wspominaliśmy o kontrofensywie, no bez wsparcia powietrznego kontrofensywa nie ma prawa iść naprzód albo też idzie do przodu, ale narażając tych atakujących na niesamowite straty. No zobaczymy, czas pokaże, jak będą się układały stosunki między naszymi krajami. Witku, to jeszcze pytanie, gdzie właśnie, co teraz, gdzie w najbliższej przyszłości się udajesz? Tutaj przepraszam za wyrażenie, będę tutaj operował na południu, gdyż no nie ukrywam, że dostęp do miejsc objętych walkami, no mówię o kierunku donieckim, ale też i zaporowskim dla dziennikarzy jest uniemożliwiony w tej chwili.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Oczywiście uważaj na siebie, życzymy wszystkiego dobrego i czekamy na kolejne relacje. To był Witold Newelisz, korespondent telewizji Republika na Ukrainie. Drodzy Państwo, a już za chwilę na antenie telewizji Republika program Smaki Lasu, czyli coś dla fanów dobrego jedzenia, coś dla fanów gotowania, przepisy, inspiracje. No i oczywiście cały dzień najświeższe informacje, komentarze dziennikarskie, publicystyczne, polityczne na antenie telewizji Republika. Ja już z Państwem się żegnam. Bardzo dziękuję za dziś. Zachęcam do pozostania z nami, a ja widzę się z Państwem jutro o godzinie 7:35. Do zobaczenia.